Wreszcie ciepło, mówią miłośnicy upałów, ale nie każdego cieszą wysokie temperatury i prażące słońce. Pogoda panująca za oknem jest niebezpieczna dla osób starszych. Najczęściej spotykamy się z objawami po prostu odwodnienia i przegrzania. Także to są i powikłań tych dwóch stanów, zaostrzenia chorób przewlekłych, do których dochodzi w wyniku zaniedbania picia płynów albo przegrzania. Tym wszystkim przykrym dolegliwościom można przeciwdziałać. Trzeba jednak stosować kilka zasad, które pozwolą na przeczekanie zwrotnikowych temperatur. Jest to na pewno rozsądek, a więc rozsądek korzystania ze słońca i pamiętanie o nawodnieniu. Chwyta nas takie gorące słońce, wszyscy chcą z niego korzystać, idziemy w ogródki działkowe, idziemy pracować, długie wycieczki, rowery, natomiast słońce grzeje i to ciepło przyjmujemy i dochodzi do najczęściej do przegrzania i to dotyczyć może również ludzi nie tylko starszych i dzieci, ale również zdrowych ludzi. Podstawa to jest unikanie przegrzenia. Jeżeli musimy przebywać na słońcu, to więc ochrona głowy, czapka, nakrycia głowy, schłodzenie się i pamiętanie o piciu. Piciu zwyczajnej wody w takich ilościach, jakich nam jest, jak czujemy, że jest nam to potrzebne. Pamiętając, że minimum to te 2 litry, a w upałach to na pewno i więcej, powinniśmy zwykłej wody, płynu przyjąć. Staramy się pić systematycznie przez cały dzień, tak żeby ten płyn się zdążył wchłonąć i żebyśmy byli nawodnieni przez cały dzień. Wysokie temperatury i słońce są również groźne dla dzieci. Pamiętanie o prewencji przegrzania i nawadnianiu, czyli dzieci to dopajamy i oczywiście zwykłe, najprostsze czapeczki na głowę. Przegrzanie i odwodnienie to przy właściwym postępowaniu stany przejściowe. Wymagają często interwencji lekarskiej, ale też sporo możemy zdziałać we własnym zakresie. Na pewno ewakuacja z miejsca przegrzanego, więc w cień, żeby móc schłodzić i żeby ta przegrzana osoba mogła oddać ciepło i staranie się nawadnienia. Oczywiście, jeżeli nie ma zaburzeń połykania, nie na siłę wlewanie płynów do buzi, żeby kogoś nie zadławić. Co nas powinno niepokoić? Na pewno tacy ludzie mogą zgłaszać bóle głowy, zawroty głowy, mogą wystąpić w ogóle zaburzenia świadomości, włącznie z utratą świadomości. Więc jeżeli z takimi objawami, bądź ich z różnym nasileniem mamy do czynienia, zastosujmy to, co powiedziałem, i rozważmy wezwanie pogotowia czy udanie się do najbliższej placówki medycznej. Jak wskazuje dr Leszek Pazio, najpoważniejsze skutki zdrowotne mogące wynikać z przegrzania połączonego nierzadko z niewłaściwym trybem życia to zawały i udary. Suwalskie oddziały zajmujące się pacjentami z takiego rodzaju schorzeniami są już wypełnione po brzegi.